dzisiejsze spotkanie jest związane z mobbingowaniem pracowników na terenie Wałbrzycha i okolic. Ma to oczywiście związek z sytuacją na rynku pracy. To znaczy pracodawcy rzeczywiście uważają, że przy tak słabym rynku pracy po prostu zwyczajnie im wszystko wolno. Posługują się wszelkimi możliwymi sposobami, żeby pracowników dręczyć. Od wulgaryzmów, które padają z ich strony, po systematyczne, codzienne przypominanie, że na Państwa miejsce czekali 5-10 osób. I w związku z tym, że rzeczywiście w Wałbrzychu zaczyna się taki duży problem, ja Państwu powiem o działaniach, które już podjęłam. Na tapecie u posłanki Prawa i Sprawiedliwości znalazło się m.in. uzdrowisko Szczawno-Jedlina. Rzeczywiście przez kilka miesięcy pracownicy przychodzili, pokazywali, jak funkcjonuje to uzdrowisko. Od zwolnień, prawda, i przyjmowania koleżanek i kolegów niestety z Platformy Obywatelskiej, po właśnie mobbingowanie. Szczególną postacią jest pani dyrektor biura, pani poseł Brzygłockiej, ponieważ bywamy na tych samych spotkaniach w godzinach dopołudniowych. To znaczy, jeżeli pani poseł nie może, jej dyrektor biura, pracownica uzdrowiska Szczawna Zdrój, również jest w godzinach pracy na tych spotkaniach i rzeczywiście to już zaczyna być problematyczne. Ponadto posłanka Zalewska, jak to sama mówi, popełniła pismo do ministra skarbu w sprawie rzekomych nieprawidłowości w uzdrowisku. W czasie kontroli wyszły kolejne rzeczy i Państwowa Inspekcja Pracy rozszerzyła jeszcze swoją kontrolę. W związku z tym ja nie ukrywam, że proszę pana ministra o kilka kwestii. Niestety musi to mieć formę zapytania, pozwolę sobie tylko Państwu przeczytać. Czy ministerstwo jest na bieżąco informowane o sytuacji przedstawionej spółki? Czy docierały do resortu jakiekolwiek niepokojące sygnały zgłaszane przez pracowników? Jeśli tak, to czy ministerstwo w jakikolwiek sposób na nie zareagowało? Czy pan minister wiedział o przeprowadzonych kontrolach w uzdrowisku i zaniedbaniach ze strony prezesa uzdrowiska? Czy ministerstwo jako główny akcjonariusz ma możliwość podjęcia zdecydowanej interwencji w opisywanej sprawie? Jeśli tak, to jak może ona wyglądać i kiedy można się jej spodziewać? Czy ministerstwo zamierza wobec potwierdzonych zarzutów wyciągnąć odpowiednie konsekwencje wobec prezesa wskazanego uzdrowiska bądź kadry zarządzającej odpowiedzialnej za powstałą sytuację? Posłanka w ramach swoich kompetencji może zawsze zwrócić się z zapytaniem czy interpelacją w każdej nurtującej społeczeństwo sprawie. A jeśli sprawy dotyczą na przykład wyborców, to u każdego posła można zauważyć wzmożone działania. Gorzej, jeśli posłowie czynią to z politycznych pobudek. A tu zauważyć można m.in. rywalizację między posłankami dwóch ugrupowań. Tak czy inaczej działo się tak od zawsze. Ważne, by choćby cokolwiek na tym skorzystali sami wyborcy.